Chociaż maseczki ochronne mają zapobiegać zarażeniu się koronawirusa, mogą stać się również zagrożeniem. Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do Polaków o umiejętne korzystanie z niezbędnych dzisiaj produktów. Jest to ważne, ponieważ obowiązek zakrywania ust i nosa wszedł w życie 16 kwietnia i nie wiadomo, jak długo będzie nas obowiązywał. Słowa wiceministra przekazał portal Warszawa w Pigułce. Chociaż maseczki nie są obowiązkowe, twarz możemy zagrywać również szalikiem lub chustą, większość z nas decyduje się na zakup tych produktów. Dni są coraz cieplejsze i wydają się one najwygodniejszym rozwiązaniem. Jednak korzystanie z nich w sposób niewłaściwy może zwiększyć ryzyko zarażenia koronawirusem. Maseczki, tak jak wszelkie inne przedmioty, mogą być pokryte niebezpiecznym patogenem. Dlatego tak istotne jest, by korzystać z nich umiejętnie. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak to robić. Dlatego wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, ostrzega, abyśmy zwrócili uwagę na to, czy używamy środków ochronnych w prawidłowy sposób. W innym przypadku, zamiast się chronić, możemy się narazić na zakażenie. Słowa wiceministra zdrowia cytuje portal Warszawa w Pigułce. Wiceminister zdrowia informuje, jak prawidłowo używać maseczki. Od 16 kwietnia maseczki stały się podstawowym produktem, który większość z nas używa niemal codziennie, odkąd wszedł w życie obowiązek zakrywania twarzy i nosa w miejscach publicznych. Ministerstwo Zdrowia niedawno przyznało, że trudno powiedzieć, kiedy zostaniemy z niego zwolnieni, ale obecne zalecenia mogą utrzymać się nawet przez kilka miesięcy. Ostatnie badania wykazały, że jeżeli nosimy maseczkę bardzo długo, to wirus może na tej zewnętrznej części maseczki przebywać nawet 7 dni. Słowa wiceministra zdrowia, Waldemara Kraski, cytuje Warszawa w Pigułce. Treść artykułu umieszczonego na portalu przypomina, że jednorazowe maseczki powinniśmy wyrzucić najpóźniej po 3 godzinach używania. Natomiast każdy, kto korzysta z maseczek wielorazowych, powinien pamiętać, aby je regularnie prać i prasować gorącym żelazkiem. Tylko umiejętne korzystanie z tych środków ochronnych zapewni nam niezbędne bezpieczeństwo i zminimalizuje ryzyko zarażenia się koronawirusem. Dwa. Niedawno pisaliśmy o tym. Wygląda na to, że mimo wprowadzanych etapów łagodzenia obostrzeń, produkty te staną się częścią TZW. Nowej normalności. Warszawa w Pigułce.